Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony 352 i moi drodzy, witam was w 7 odcinku Zagrajmy w Lara Croft Tomb Raider Underworld. Moi drodzy, ostatnio otworzyliśmy sobie bramę prowadzącą nas do Valhalla, więc udajmy się tutaj. Mamy już obie rękawice Thora, mamy również Pastora, więc teraz bierzemy tylko i wyłącznie motocykl i no jedziemy. I teraz tak, mamy labirynt. Tutaj ważne, żeby się nie zgubić. I teraz moment, bo chyba się pogubiłam. Dokładnie. Dobra, ten się nie zdążył odrodzić. No i dobra. A my spróbujemy... Moment, nie ma tej apteczki przypadkiem? Wiecie, jak już tutaj wjechałam, to fajnie by było zebrać, bo... Nie mam ich chyba zbyt wiele. Tutaj jest jedna, no właśnie. O, hello. Będziemy cię kopać tak do bólu. Dobra. To teraz tak wracamy. Nie umiem wykręcać na motocyklu. Teraz chyba tutaj. I teraz tutaj. Będziemy cię tak kopać. Już się położysz raz na zawsze. Dobra, chwilowo jest cisza i spokój. Jest nawet skarb. A niech sobie będzie. I tutaj jest jeszcze jeden tral. Chodź do mnie. No chodź. Tam jest jeszcze jeden i widzę, że już do mnie idzie. No, my mamy tutaj przed sobą jakąś bodajże bramę. No, już idzie. Chodź, chodź. Nawet dwoje was jest. Dobra, i chyba chwilowo to jest wszystko. I teraz tak. Mnie się wydaje, że my potrzebujemy otworzyć jakoś tę bramę. Ale szczerze mówiąc, nie mam pojęcia, jak to zrobić. My przyjechaliśmy chyba z tej strony. Dobra, spróbujmy przejść sobie tędy. I tutaj też widzę jakiegoś trala. Chodź, kolego. Dobrze. No i tak, i tutaj mamy ślepy zaułek. Jest nawet chyba jakaś apteczka? Jest apteczka. I teraz pytanie, co zrobić, bo ewidentnie chyba tam możemy się udać. I tutaj możemy sobie takim klocuszkiem przesuwać. Spróbujemy, a jeżeli nie, no to musimy pokombinować coś z tamtymi drążkami, które było widać. Spróbujmy na razie zrobić taki myk. Trochę zrobimy tak i wymanewrujemy. Dobra, i tutaj widzę już, że mogłam sobie wejść. Super, jesteśmy na górze.
I możemy przejść teraz tutaj. Ten jest chyba większy. To są chyba te różnice względem tamtych trali, że te po prostu są chyba większe. Chodź do mnie. O kurczę. Chyba niedobrze. Oj, oj, oj. Nawet bardzo niedobrze. Tutaj się wszystko chwieje. No i właśnie nie zdążyłam. Miałam powiedzieć, tutaj się wszystko chwieje i nie wiem, czy zdążę. Ruszamy się w takim razie. Czy to jest bezpieczne miejsce, to nie wiem. Bardzo wątpię. Tylko nie do końca wiem, którędy teraz się udać, bo tam w dół, no to raczej nie. Do góry też nie. O, wrócić za bardzo też chyba nie wrócę. No, chyba w ten sposób. No, nie jest zbyt ciekawie. No, dawaj Lara, manewruj. Ale nie w ten sposób, koleżanko, do góry. No. Bardzo fajna ta Valhalla. Taka niestabilna. No bez jaj. Wow. Dobra, chociaż wiecie co? Chyba czasami tak jest lepiej. Czy ja dobrze robię? Chyba już zrobiłam błąd, bo powinnam przejść chyba w tę stronę. Albo i nie. Dobra, tutaj na pewno powinnam sobie iść przy ścianie. To może... No ale ja tak nogą przekroczę? Mam skoczyć? O mój Boże. Przecież to jest jakaś tragedia. Gdzie mam teraz iść? Dobra, użyjemy latarki. No, bo tutaj sobie zeskoczyłam i nie wiem, czy potrzebne mi to było. Chyba niekoniecznie, bo chyba musimy się poodbijać trochę od ściany. Dobra, mamy punkt kontrolny. Tam są jakieś rzeczy. I wychodziłoby, że chyba tam się trzeba udać. Ewentualnie tutaj mogę jeszcze się udać. No chyba nie w ten sposób, ale mogę w dół. Tylko czy ja chcę w dół? Chyba nikt nie chce w dół. A w tę stronę? W tę stronę jest lipa. Dobra, spróbujemy. Najpierw wrócić. I skoro i tak był tutaj punkt kontrolny, spróbujmy się dostać tam. Dobra, na szczęście się udało. Niczego tu nie ma. A tutaj jest chyba tylko i wyłącznie droga do skarbu? Tu nie potrzebuję tego. Ja teraz wrócę? Chyba nie. Haha. Dobra, na szczęście wróciłam.
Dobra, czyli chyba jednak potrzebujemy zejść troszeczkę na dół. Wejrzysz stąd, spadaj. Chodź tu, gadzino. Dobra, no. Nie to nie. A może po prostu tutaj do tyłu? Nie no, za daleko. Gdzie? Tutaj się złapałam. Ale nie wiem, czy mam zrobić w ten sposób? Tak. Dobra, i tutaj coś będzie po tej stronie? Wydaje się, że nic. Wiecie co? Przejdziemy sobie szybciej. To się naprawdę bardzo przydaje. O Jezu, nie pytajcie mnie, co ja robię, nie? Ja mam wrażenie, że zaraz poumieram. I tyle będzie z tej mojej eskapady. I tutaj chyba znowu będziemy się odbijali od ścian. Przynajmniej tak to wygląda. Tak, jest nawet punkt kontrolny za to. I jesteśmy gdzieś na górze, po drugiej stronie. Ja tylko po apteczkę przyszłam. Pająk widzę, że spadł. Tutaj podejrzewam, że będzie... Będą niepotrzebne mi w ogóle kłopoty. Serio? Na nietoperza? No dobra, niech będzie. No i co? I tutaj przyszłam sobie po co? Po nic. Przyszłam sobie trala ubić. No i może po skarb, którego i tak nie biorę ze sobą. Dobra, to wracamy. No i co? I przed nami bodajże droga chyba tędy. No i nawet punkt kontrolny. To znaczy, że dobrze idziemy. Witam. Pająki też są silniejsze, nie wiem, czy zauważyliście. Tu są rzeczy. Ale ja nie potrzebuję, wolałabym apteczkę. Jeżeli już mam coś zabierać. Ale gra tym razem nie jest aż tak hojna. Tutaj jest młot. Nie wiem, co to robi, ale skorzystam. Tutaj mogłam się do tyłu odbić. Ała. Nie w ten sposób. Okej, ja gdzieś jestem i to się rusza. Dobra, czaję. Co musimy zrobić? Trzeba się dostać chyba na łańcuch. Jak najbardziej. Super. Punkt kontrolny dla mnie. Czekałam na jakąś apteczkę, ale widzę, że się... Co to jest? Apteczka? Tak. Cudownie. Czy tylko mnie się to nie podoba? Dobra, w sumie był chyba punkt kontrolny. Dobra, i pytanie, czy ja tutaj muszę skakać na to? Tak. A z tego gdzie? Nie wiem. Okej, nie mogę sobie tak chodzić. Hmm.
kurde. Kto by pomyślał? Dobra, złapałam się tego młota, bo to tak wyglądało, jakbym się nie złapała. Dobra, i tutaj od razu muszę... Uff, dobra. Jestem. Tutaj jeszcze te nietoperze mi przeszkadzają. Dobra. A czemu ja nie mogę przejść tutaj? I no. Dobra, nareszcie się udało. Tutaj? No, na to wychodzi. I teraz gdzie? Przepraszam. W bok to się tak trochę cykam. A na ten młotek? Okej, na ten młotek mam wejść. Dobra. I ten jest zaklinowany, czyli musimy go chyba odklinować, z tego co rozumiem. Tylko tu są jakieś mielarki, których ja bardzo nie chcę. Ała, ała, ała. O Boże. Dobra, czyli muszę tego unikać. Matko kochana, naprawdę super poziom. Gdzie jestem? Dobra, tutaj jestem przed tymi larkami. Dobra. Serio, nietoperza miałam aż na twarzy. Pytanie. Dlaczego ten młotek się zaklinował w ogóle? Bo to jest takie... Aha, dobra, bo w ogóle ten mechanizm nie chodzi. No, a ty idziesz gdzieś, przepraszam. Chyba tutaj trzeba. Ej, no to jak ja mam zejść na dół, jak ona w ogóle nie chce potem schodzić? A, dobra, teraz chodzisz. Już się bałam. No i co? I teraz... Tutaj? I teraz co? I teraz... Teraz to może by było w dół dobrze, nie? Nie wiem, czy ona ma zamiar się złapać tak, jak ja myślę. Teraz chyba możemy coś pokminić. Dobra. No i co? I zeszłam na dół. Jest pająk. I to nie jeden. Dobra. O, i tutaj klocuszek był. I to było zablokowane. I teraz to chodzi. A czy ja ten klocek... To jest takie pytanko moje. Bo ja nie wiem, czy ja potrzebuję iść tam, gdzie myślę, że potrzebuję. Jakkolwiek dziwnie to nie brzmi. Może ja będę mogła dostać się tam, gdzie te pająki wylazły. No jasne, że mogę. Nawet nie wiem, czy to nie jest tak, że o to chodzi. Nawet jest punkt kontrolny. Ale jest też znajdźka, więc podejrzewam, że mimo wszystko ja muszę tymi młotami się poruszać dalej. Szczególnie, że ten młot nad nami już chodzi. O, widzę, że mi się słuchawki rozładowują. No nie najlepiej. Będą mi tak teraz brzęczały co jakiś czas. Ja nie, mam nadzieję, że wy tego nie będziecie słyszeć. Ale no nie gwarantuję. A jak ja mam wejść sobie na te młotki teraz? Nie mam pojęcia. Odblokowałam. Aha, pewnie tym. Bo na bank musimy się dostać teraz na górę. Tam była znajdźka. Ja nawet nie wiem, czy ją podniosłam, bo mnie to tak interesuje, że wcale.
Nie, po tej stronie. Tutaj. Dobra, przesunę sobie to tak na środek. Dobra, nawet nie mogę na środek. Mogę maksymalnie tak. Dobra, nawet już Lara mi sama weszła tutaj. No i dobra. Akurat tutaj na górę się w miarę prosto wchodzi. Problem jest natomiast z tym dziadostwem, że to zaczęło też chodzić. O kurde, no właśnie. Trochę się pospieszyłam. Na szczęście na górze jest punkt kontrolny. Poczekamy trochę. Dobra. No i tutaj wychodziłoby na to, że muszę sobie skorzystać z tego. Boże, jak ta postać czasami chodzi. Lara się po prostu tutaj zacina i to trzeba jej naprawdę przyznać. Dobra, no i co? Jesteśmy. Dobra, i będziemy się tutaj musieli później łapać. Dobra. Muszę się chyba dostać tam, gdzie nie myślałam, że będę musiała się dostać. Także poczekamy, aż ten młotek sobie... Dobra. Oho, znowu mamy zabawy z cieczą. Aż mi grę zaczęło przycinać. Okej, czyli tak nie schodzimy. Dobra, rozumiem. Myślałam, że blokująca się linka wystarczy mi, żeby to zrozumieć. Jednak nie. Jednak tutaj potrzebujemy po ścianie. No, co jest? W ogóle ta postać dzisiaj chodzi po prostu jakby chciała, a nie mogła. Tragedia. No, łapałaś się tekstur, których nie ma. Koleżanko. A ty mógłbyś sobie w sumie wpaść do tej mazi. Nie obraziłabym się. Dobra, jestem na dole. No i dobra, gdzie teraz? Chyba tam dalej jakoś. No tutaj widzę, że mogę skakać. A gdzie mnie to prowadzi? Nie wiem, słyszę tylko moje słuchawki, że się rozładowują. Tutaj bym chyba nie chciała skakać do przodu, chyba że muszę. Dobra, wrócę na chwilę. Dobra, bo jednak muszę się przedostać tamtędy. Okej. Chyba nie o to trochę chodziło. Chociaż co ja tam mogę wiedzieć na ten temat? Nie no, my idziemy tam z powrotem w drugą stronę, nie? Chyba dobrze myślę. W sumie tutaj możemy sobie pochodzić, tak? Nawet byłoby to chyba wskazane. Teraz tak. No
No i tutaj jest jajco. Chyba, że... okej. Ja naprawdę podziwiam, bo ja bym się tak od ścian odbijać nie umiała. No i co? I znowu powtóreczka z rozrywki? Boże, ta przepaść jest straszna. Dobra, nie w tą stronę, tylko w tą. Ja to w ogóle mam wrażenie już, że chodzę w kółko i chyba właśnie tak jest. Czy ja chodzę w kółko? Powiedzcie mi. Ja spróbuję teraz pójść w tę stronę jeszcze. Bo gra się trochę tak zachowuje, jakbym miała iść tu. I nie wiem, czy tak jest. Czy to tylko moje złudzenie? Nie, na pewno tutaj nie byłam. Więc raczej wątpię w fakt, żebym się miała wracać, ale z drugiej strony... No tak trochę się jednak wracam. Z dala od tych młotów jestem i w ogóle... Ja w ogóle mogę gdzieś tu wskoczyć, coś zrobić? Mogę wejść tak jakby na to. Chyba. Tak, mogę. Ale wychodzi na to, że dobrze poszłam, bo jest punkt kontrolny. Okej, zrzuciłam go na dół. Tutaj będę miała towarzystwo jak najbardziej. Tu jest linka. Czy mi to potrzebne? Nie wiem. Ja w ogóle teraz mam totalnie takie duże wrażenie, jakbym się kręciła po prostu w koło. Bardzo możliwe, że tak jest. Chociaż wiecie, są punkty kontrolne. Więc trochę byłoby to słabe, jakbym jednak łaziła w kółko. O Boże. Przenajświętszy. Chyba jednak nie chodzę w kółko. A ty, Lara, jesteś niepoważna, przepraszam. No, tak jak myślałam. Jak ja mam to bydle? O mój Boże! A czy ja mogę sobie go olać na przykład? Ten tego... No, nie, nie mogę. Serio, jeszcze te nietoperze będą mi teraz przeszkadzały. Dobra, ogólnie to ja mu coś robię, nie? Jakbyśmy tak wyjęli strzelbę. On pewnie wróci za chwilę. Albo i nie. Ty ożyjesz? Nie, on nie ożyje. Dobra, a jak ja mam wejść na górę? Tutaj się nie wespnę po tym. Ty, a może ja się muszę od ściany odbić? Jak myślicie? Ma to sens? Chyba ma. No jak najbardziej. Dobra. No i pięknie. Tylko teraz musimy troszeczkę w drugą stronę się przejść. Tylko nie wiem, czy to nie jest jak walka z wiatrakami. Nie, na szczęście nie. Idziemy, tylko trochę monotonne to jest.
Dobra, jestem na górze, pokonałam to dziadostwo, jest nawet całkiem w porządku. No, z wyjątkiem tego, co się dzieje tutaj, bo... Bo to jest jednak troszeczkę... Żart. A może i nie aż tak duży, jak myślałam. Dobra, poczekam sobie, chociaż... Wiecie co, jak już to przeskoczę, to sobie zrobię zapis. W tym miejscu dosłownie. Żeby tego nie robić drugi raz, bo to jest żart. I pod ósemką sobie zapiszemy. Dobra. I teraz to. No i teraz będziemy próbować robić to, co miałam w planach. A może ja potrzebuję lepiej sobie przeskoczyć tutaj na drugą stronę? No właśnie. Okej, chyba rozumiem. To jest max, jak mogę. Weź, rusz się. Uff, udało się. Już czułam oddech śmierci. Dostanę coś w zamian? Dziękuję. Apteczka. Potem połowę apteczek nie użyję, a one mi poznikają, bo przecież gra jest tak bardzo sprawiedliwa. Czy to już miejsce, gdzie będzie młot Thora? Thor, greatest of my sons and the greatest weapon on earth are at last reunited. Upon my return, through rituals old and the power of Mjolnir, together we will open the seals of Helheim and fulfill our destinies. Ale mam aż ciarki. Slayer of giants and the Midgard serpent. More importantly, the key to Helheim, wherever that is. Time to pay Nala a visit. No, udało nam się wykończyć skończyć wyspę Jan Mayen. Przed nami Morze Andamanckie bodajże. No i musimy dostać się do Natli. Jeszcze też dzisiaj to zrobimy, bo ten etap chyba nie jest jakiś bardzo długi. Jungle Heavy, Jungle Pants albo Jungle Shorts. Weźmy sobie może Heavy, bo jeszcze nie nosiłam. No i możemy sobie wziąć w sumie byle co. Ta strzelba jest całkiem w porządku. Dobrze. Rituals Old, czyli coś w stylu pradawny rytuał. Też wam to oczywiście wszystko przetłumaczę. A my możemy używać teraz młota Thora. I to jest na pewno zajebista rzecz. I on jest chyba nieskończony. Ło kurde. Gościu, weź się w ogóle. Ja pierdziu. To, co ten młot robi, to jest po prostu nieprawdopodobne. Tu nic nie było? Nic. Tutaj chyba mamy podobnie. Where? Where jesteś? Nie wiem. Dobra, tutaj mamy chyba podobnie. Tutaj musimy w miarę się pospieszyć, bo podobno przeciwnicy się
respią. Tędy nie wejdę? Nie. Spróbujemy wejść, tak jak żeśmy wchodzili. Okej, potem też się nie mogę wspinać. Spróbujemy wejść tak, jak żeśmy wchodzili. Do Natli. Wcześniej. O Jezu, słuchawki mi się przypominają, że ich czas dobiega końca. Dzień dobry. Gościu, z czym do ludzi. Piękne to jest po prostu. Aż mi pad zawibrował, bo... Co ja tutaj robię z tymi ludźmi? Jest punkt kontrolny, czyli dobrze idę. A, nie mam apteczek. Dobra. Może nie będą potrzebne. Bo w sumie... Dobra, to jest zamknięte. Dobra, bo tutaj możemy zginąć, jak się nie postaram. No bo tak jak mówię, nie przewidziałam tego, żeby zbierać apteczki, bo przecież po co? No a tutaj jednak by się chyba przydały. No, chociaż już teraz to raczej nie. No, musicie przyznać, że to było chyba dosyć niezłe. Przed nami Morze Arktyczne, zobaczymy sobie podstawową tą pierwszą cutscenkę, ale no, poziom już sobie zaczniemy w kolejnym odcinku. Weźmiemy sobie może ten strój i mogą być maszynowe.
Oj, moi drodzy, przed nami poziom Hallheim. Moje słuchawki już mi dają do zrozumienia, że powinnam się ogarnąć i je podłączyć do ładowania. No a my będziemy nurkować już w kolejnym odcinku. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie tego materiału. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Jeżeli tak, zachęcam Was do łapki w górę, do subskrypcji, do komentarza. Ja lecę montować dla Was ten film, no i zobaczymy, co czeka nas dalej. Trzymajcie się, wyczekujcie, cześć!